Siema, nagrywam na offstreamie giereczkę w dupę i nie robiłem tego bardzo długo, także może różnie to wyjść, ale zobaczymy. Partiatik! Live! Próbowaliśmy na streamie ogólnie zagrać tego czempiona i pewnie widzieliście na głównym kanale. Cześć, ty daj mi to i to gówno. Na głównym kanale pewnie widzieliście film z tego, ale tutaj spróbuję zagrać takiego, powiedzmy, tanka, ale zagram na pierwszy idem Trinity, potem zrobimy tytaniczną hydrę. Czekaj, jaki w dupę item miałem lecieć. Tytaniczna hydra, Sterrak, Frozen Mallet chyba chciałem polecieć, to będzie 4. I Devdance 5? Chyba tak. Będzie z 4 koła HP, ogólnie kozacko raczej to będzie wyglądać. I z 400 AD, także będzie sporo AD, spore bomby będą, a jednocześnie tak bardziej HP w sumie niż resisty będą, ale luj, zawsze może to jakoś wyjść. Także na streamie nagrywam, bo nie będzie kiedy na streamie zrobić, bo inne rzeczy są na streamie ogarniane niż liga. Red Dead Redemption jest grane, filmy, Piraci z Karaibów tam oglądamy i tak dalej. Także uznałem, dobra, nagram. Nie będzie tak to... Nie będę miał co wstawić na kanał drugi z Partiatics Live, czyli w sumie na ten, co teraz oglądacie pewnie. Więc uznałem, dobra, nagram coś na off. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czuję się jak, nie wiem, rok temu, jak jeszcze tak robiłem. Przez ponad rok chyba nic nie robiłem poza streamami, jeżeli chodzi o kanał na YouTube. W sensie, no montowałem, ale chodzi o nagrywanie poza... Aluj, pieprzy się! Dawaj mi tego typa na łebek, załaduję. Może będzie trochę spokojniej, jak na offstreamie nagrywam. I nie będziecie musieli wypisywać mi, że Dreyja jak debil, jak zwykle. Cześć, chłopek z podkiem gra. Ogólnie czempion kozacki jest. W sensie kozacki. Ciekawy całkiem, tak powiem. Weź tu skoczno. Jak skoczy na mnie, to go zabije. O kurde, ty nieźle. Kurde, przepraszam, że mordę wydarłem, ale... Jednak chyba nie będzie spokojniej niż na streamie. Ale spokojnie, ogram typa. Ten champion ma spoko rzecz, że... O, W. Z W już mogę się napieprzać. W ogóle W chyba byłoby lepszy na pierwszy i chyba bym go wtedy zabił. Ten champion ma spoko, że im mniej HP, tym lepszy HP regen. I to bardzo mocno działa, więc... Kurde, jakby nie miał trójki, to bym go zabił. Ale czekaj, bo ja mam do rana. Spróbujemy? Chyba spróbujemy, bo ja mam Ignite'a. O kurde, w dupę. Chyba nie spróbuję, chociaż... Czekaj. Martwy jest. To W jest pieprzonym bogiem, panowie, co oglądacie, panie. Im więcej ci typek napieprzy bomb, tym potem większą bombę ty mu zasadzisz. Wiesz, o co mi chodzi? Kumasz? Tak właśnie działa pieprzone W. To jest tak porypany skill w early. Zwłaszcza w early. Dlatego ten champion... No... Porypany jest. W pewnym sensie przez to. No, raczej to nie wyjdzie. Chociaż nie wiem w sumie. Czy to wyjdzie takie na serwer, czy nie? Naprawdę, według mnie to jest mega OP obecnie, jak to wygląda. Pieprzona farma, jak zwykle. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za, źle. Na offstreamie nagrywam, to nie mam jak się spytać, więc lecę żywiołowo. Dobra. Plus jest taki, że nie będziecie słyszeć wyrwanych rzeczy z kontekstu, jak se gadam z widzami, czytając czat. Ale nie wiem, może to był jednak plus, jak to słyszeliście. Luj, nie wiem. Dawaj mi tego chłopa. Ta, Trinity, tytaniczna Sterrak. To wydaje mi się całkiem niezła rzecz. W ogóle ten skin jest kozacki. Nie wiem, czy widzieliście film na głównym kanale. Tam był bez skina chłop. Dużo gorszy. Na skinie ten champion na W wygląda, jakby Kamehameha napieprzał. Tak, o, patrz. No w dupę, to jest cudowne. Znaczy jedną ręką napieprza, bo to niby się nazywa sierpowy. No ale wiesz, wygląda jak Kamehameha i luj, no nie zmienisz tego. Kumasz? Weź mi go, daj tutaj. Mam 2-0. Shina na pierwszy item. Shin wydaje się spoko, bo ten... No, chyba chłop ma dużo pingu. Shin wydaje się spoko, bo ten champion bazuje mocno na skillach, więc...
więc często te skille używam. Więc możliwe, że to się okaże bardzo mocne. Kurde! Nie przyciągnąłem, jakbym go E przyciągnął, bo on nie ma flesza, to by już nie żył prawdopodobnie. Proszę! Tak! Myślałem, że go nie ogram, ale no easy. Ereczka, dobra, można już tutaj coś próbować. No gówniane ogólnie to była ta walka, tak szczerze, była naprawdę pieprzonym gównem, ale... Jak siadło, to git. Pyk, pyk. Mam nadzieję, że doceniacie, że się tak poświęcam, że na offstreamie nagrywam na drugi kanał. No, porypany jestem. Porypany jestem, ale ciągłość jest już spora na tym kanale. Tam czasem tylko nie wstawię filmu, także wiecie, jak to jest u mnie. Jak czegoś nie wstawię na kanał i jest dziura, to coraz bardziej to zaczynam olewać. A nie chciałbym tego. Dobra, martwy jest. Wu! Tak! Boże! To było tak piękne! Przepraszam, że drę mordę, panowie i panie, co to oglądacie na tym YouTubie, ale co zrobisz? Chłopie, jak widziałeś tą akcję, to sam pewnie wydarłeś jabłko przed monitorem. To było tak cudowne. Tak. Dobra, daj mi tego pchagę. Chociaż. Czekaj. Nie, tak zrobię. O kurde, szkoda, że tego Infernala wzięli. Bym miał sporo AD z tym Infernalem. Myślę, że jest 450. On daje 4% ogólnie, znerfili go. Aha, nie mogę na to nacelować. Czemu? Nice, w dupę. Nice! Nie mogę na to. O, już. 4%. On chyba daje 5% na Eunę. Chyba, że też to znerfili, nie wiem. Czy tam na oficjalnym serwerze. Na Eunę. Szkoda, że to wzięli. A właśnie, tu w ogóle mi chłop na PBE oddał topa, co jest rzadkością. Także trzeba docenić. Tam chyba było, że 5% daje. Tak mi się wydaje. I zobaczymy, co będzie z tym czempionem. Weź się szmatą, uspokój. Jakbym miał R-kę, tam do niego doskoczył i go po prostu ubił jak frajera. Dobra, jest martwy już. Nie zabije go. Nie wiem, czy on przypadkiem mnie nie zabije. 6 sekund do R-eczki, może wyjdzie. Dobra, jest tu szaku. Dobra, jest tu szako. Głównym to było. Wydaje mi się, że była szansa ograć szako. Tylko no, za późno się skapnąłem, że tu jest. W mogłem kliknąć, dostałbym tarczę. I możliwe, żebym przeżył kombo od szako. Jakbym R-ką go złapał, potem dwie bomby. A nawet jakbym R-ką go złapał i skoczył na Jace'a. Bo R-ka działa tak, że łapiesz typa na szmatę i skaczesz w drugiego typa, albo nawet w kilku typów. I dzięki temu zadajesz AOE przeciwnemu teamkowi. No i mógłbym chyba nawet zabić tego Jace'a tym szako, no luj. Wiesz, o co chodzi, na papierze to zawsze jesteś mądry, a w praktyce wychodzi tak, że masz dwie lewe ręce, jesteś w dupę idiotą. To ja mówię o sobie, nie o tobie. Dobra, czekaj, tam idzie niby Akali. Myślę, że szako też tam może być. Mam nadzieję, że muzyka serio nie jest za głośna. Ustawiłem dość cicho, więc... no nie wiem, drugie Q będę maksował. Ogólnie wydaje mi się, że pierwsze W, tak jak nam na streamie kto widział. Chociaż chyba wstawiłem coś ze streama na kanał. Dobra, daj mi to. Możliwe, że Cloud będzie na trzecim. Najbardziej bym chciał tego Clouda na trzecim w sumie. Drake'u. Fajnie by było. Ten movement po RC na tym czempionie wydawałby się naprawdę mega OP. Zobaczmy, czy Szako tu się czai, frajer. O kurde, nie mów mi, że on ma tu warda. Możliwe, że ma tu warda. A nie, nie wiem. Dobra, tu był Szako. Czyli mógł mnie jakoś widzieć. Mógł przechodzić po prostu niewidziałką.
O kurde. Jezu, on jest chyba martwy. On jest chyba martwy. To niezłe, w dupę martwy. Ja pierdzielę w dupę tego czempiona. Aluj ci na gówno, chodź tu. Ty śmieciu, no nie mogę! Nie ubijaj mnie, proszę. Ubiję mnie. Nie ubiłem. O kurde, w dupę. No nie jest najlepiej, panowie. Ale zobaczcie HP regen. Im mniej HP, tym lepszy, widzisz? 11 na sekundę. O kurde, ja myślałem... O kurde, najpierw puścił pocisk, a później to gówno. O kurde, niezłe. A już go olewałem w sumie. Myślałem, że jest tak gównem, bo go tak gnoja, a jednak... Dobra, trzeba się zebrać w sobie, farmić, mam 50 farmy, gówniana farma, klasycznie u mnie. Może bym coś nadrobił, Ninja Tabi chyba pójdę. Chyba ta... No ten champion mocno bazuje na skillach, bardzo. Dlatego tanka warto na nim grać. Trinity możliwe, że ogólnie będzie dobry na nim chyba. Trinity w normalnych gierkach grać? Nawet nie wiem, czy ten build co jak lecę. Nie byłby dobry, przynajmniej do trzeciego itemu, czyli Trinity, Tytaniczna i Sterrak. Te trzy itemy wydają się okej na nim, tak w zwykłym buildzie, nie takie głupotki, jakie jak se gram. Dobra, pofarmmy coś. Puh. Pieprze, naprawdę, no. Zawsze mi przeżyje chłop na low HP, a ja go nie doganiam i to jest problem. Ja bym go na easy doganiał, on ma też... Po pierwsze ma movement, a po drugie jak mi przypieprzy mu łatkiem, to mi daje takiego pieprzonego slowa, że ja do niego podejść już potem nie mogę. To jest głupie. Ari 5-2, dobra, Ari jest... Nie no, Timek se radzi, także easy. Raczej tu nie ma problemu. Gorzej, że oni chyba poszli na Ocean Drake'a. O kurde. Ja pierdzielę, no w dupę, taki champion, że się w niego wbić nie da, no. Bo chłop ci robi salto, przypieprzy ci młotem 3 hity, potem ci odbija, potem zmieni se na pistolet, zapieprzy ci parę shotów. No chłopie, co za champion jest ten Jace. Poryty chłop. No śmieciu! O! Teraz mi ładne kombo siadło. Teraz ładne kombo siadło. No i o to chodzi. Chyba Ignite nie był potrzebny ogólnie, no ale lepiej zabić niż, wiesz, potem żałować. Pyk, pyk. Już mi tyle razy uciekł na low HP, że... Zastanawiam się, czy Shaco będzie próbował do mnie przyjść, czy... Czy raczej tu się nic jest, nie stanie. Tak, nuta leci kozacka. Kozak nutka. Weźcie tego Drake'a może. No wziąłbym tego stacka. Pyk, pyk, pyk. Będę spieprzał chyba. Ta, bo jeszcze Shaco przyjdzie. Jace nie żyje? Podoba mi się. O kurde, proszę nie. Dobra, lujcinek gówno. No, jeszcze z Vulto trubi je w ogóle, jak stoi w środku tego. Więc to też jest mega OP. Dobra, Jace wstał. A dobra, już nie ma tego. To chyba będę uciekał, bo chociaż... Jest szans. Kurde, Mountain. Tarczka, wolałbym Clouda w sumie. Wydaje się Cloud z R... No, czy tarczka zawsze useful, nie? Ale... Z R-ką Cloud wydaje się mega OP. Tym zapieprzaniem, nie? Czekaj. Aha, RK się tak skastował, że nie dodała obrażeń, ale wszedł cooldown. I ty podskoczył nawet. No, głupota pieprzona w dupę, no ale... Rajot, wiesz, to jest PBE w sumie. Chociaż nie wiem, czy tak powinno to działać, czy nie.
Teraz pytanie. Pójdę tak o, normalnie i daj longsword, daj luj. Ty, dobrze się to nagrywa wszystko? Tak dawno nie... Nie, git jest. Tak dawno nie nagrywałem na offstreamie, że... Że luj, muszę się upewnić, ty. Na razie giereczka całkiem przyjemna, chociaż... No, szczerze, jakbym lepiej zagrał 5-2, teraz w sumie... Nie wiem, czy teraz mogę mu uciec tak naprawdę, bo z fleszem spieprzałem i tak mnie dorwali niby. Tak, idę sprawdzić, czy szmata tu idzie. Ale i tak raczej ciężko będzie ją zabić. Kurde, ona ma takie HP, że to mogłoby coś fajnego być. Z Ignite'em jestem. Puszczę jej na pałę Ignite'a, dobra. Chciałem jej puścić Ignite'a, myślałem, że ona jakoś będzie spieprzać czy coś, dlatego to zrobiłem. A, mam Trinity w ogóle teraz, no tak. Wcześniej nie miałem, więc teraz możliwe, że będę mocniejszy. Trinity jest dużo mocniejszy niż sam Shin, wiesz o co chodzi. Wątpię, żeby mi jakaś ogólnie akcja z areczką siadła tak, jakbym chciał. To jest pierwsze. Chłopiec, się nie będę z tobą szła, szarpał. Ty porypany chyba jesteś. Wybiega mi z Duskblade'em chłop z full HP z bazy i myślisz, że się szarpał będę z nim. Ty pierwszej szmulu. No ten HP regen. Teraz mam jeden dodatkowy punkt HP za każdy 5% brakującego zdrowia. O kurde, ale bomba w ogóle. Tą Dianę muszę też zrobić. Bo dostała reworka, ja jej nawet jeszcze nie zagrałem. Coś mi się wydaje, że Shaco tu może być. Bo tak łazi ten jajce pieprzony. I się wozi. Nie, nie idziesz do niej, rozumiesz? No i to mi się podoba. Nie ma szans do niej po... Kurde, wygrywamy 10 kili. To nie jest gra z widzami ogólnie, bo to jest na offstreamie, więc to jest oczywiste. Więc boję się... Znaczy mam nadzieję, że będziemy mogli jakoś podtrzymać tą gierkę, żeby dłużej potrwała. Ale wiesz jak to jest, no ludzie to tak tryhardują czasem. Czy to aż łeb napieprza cię od tego. Jeden item w tej minucie, dosyć kiepsko, no ale farma gówniana w sumie. Jest red? Kurde, myślałem, że będzie. Akali, 5-8. Czy ja bym ją zabił? O, Shaco. Shaco to był, czy Akali? Pyk, pyk. Pum. Te bomby jego są kozackie, te autoataki jego... Ciu! Chłopie, on wali takie dwie bombki, taki bokser to jest, dwa proste, chłopie, elo. Dobra. Daj to gówno. I to gówno, i to gówno, i lecimy z tym gównem. Myślę, może bym jakąś akcję z Erką zagrał. Złapałbym typa za szmatę i podrzucił pod sufit. Może by coś wyszło. Niby staty nie mam najgorsze, w sumie 7-3 to bardzo dobre nawet. Ale jakoś nie czuję, żebym mógł pokonać każdego w tej grze 1 na 1. Chociaż... Kurde, jakaś reklama leci. Ja pierdzielę tego YouTube'a. A tu jest ten. Siema. Teraz pytanko. Kurde. No nie, już nie dogonimy. Nie, no to nie jest on. Kurde, no ja pierdzielę w dupę. Cię czempionie pieprzony, jak ja Shaco nie lubię. A gdzie uciekła Akali? Niki... A, mamy Drake'a, dobra, to Worf. Tylko w sumie dla mnie bardzo gówniany Drake, dlatego wolałbym te Cloudy. Dla mnie Drake, no nic mi nie da. Ten Drake, co mi da ten Drake? Armor i Magic Resist, ja idę tu bardziej pod HP. Chyba, że się zdecydujemy
tego Deadman Plate'a pójść. Niby. Nie byłby zły. Weź mi tu przypiew. A, dobra. W ogóle ten skin do Drivena pijewszony kozacki. Jezus Maria. Naprawdę kozacki skin. Ciekawe jakie chromy ma. Jakaś biała chroma by fajnie, albo czarna wyglądała. Też ten różowy też fajny niby. Daj mi tego frajerka. Weź go. Weź go tu złap. Złap go za główkę tutaj. Puk, puk, puk. Za łepek. Dobra, przetestujmy coś. Na przykład to. To gówno, nie to. To jest ona? Nie. Jezu, ile trzyma cecek od niej. Złapałbym Yasuo lub tam szmulę i skoczył w nich, nie? I zobaczył, jak to zadziała. Co? A on ma 12,6 i 2 itemy. Dobra, chłopie, to są w dupę jakieś żarty? Po co ja tu przyszedłem w ogóle? Porypany jakiś chłopok. Czekaj, czekaj, czekaj. Już mnie widzieli chyba. Już mnie to widzieli i to z 3 razy chyba. Nie! No nie wierzę w to, ten Szako przeżył. Ja pierdzielę. Pronieniem go nie trafiłem chyba środkowym, tylko bokiem tej trumny pieprzonej. Chyba, nie wiem, albo mam tak mało obrażeń. Ja pierdzielę. Tam się dało tak dobrze ograć w dupę. No luj. W sumie tyle dobrego, że dłużej gierka potrwa, jak mnie zabili. I on, także git. No, liczę na to, że gierka trochę potrwa, bo tak na razie nie wygląda za dobrze. I ta tarczka w sumie ma od dodatkowego HP i od ADS skalę. No może trochę dawać ta tarcza na tym co ja gram. Niby, w buildzie. Chociaż ja mam jeden item w 22. Chłopie, ja mam 120 farmi. To jest minus największy. Wracam na topa i se farmi. Jak przyjdzie jakiś głąb, tego walę na szmatę i luj, nie? To bez sensu, co ja robię. Bieganie po tych liniach nic mi nie daje. 100 dodatkowych obrażeń moja druga bomba wali. Więc podkryta. Chociaż chyba wstawiłem podkryta na główny kanał, więc tam niby jest git. Pu! No kurde, w dupę. Muszę szybciej zbierać itemy, bo ta gra długo nie potrwa. Chciałbym jeszcze jakąś coś przetestować tutaj poważnego, a nie. Ja pierdzielę ci śmieciu. Zaraz Szako przyjdzie, będzie tyle z zabawy. Spieprzaj! Tiamata nie kliknąłem. Pieprzonego Tiamata nie kliknąłem. Kumasz? Jeszcze reklama mi w tle leci. Pieprzonego Tiamata nie kliknąłem. Zabiłbym dwóch typów. A ci puszują na PB! Stop pushing! Make this game w dupę dłuższą, longer! A, co jest? Czat jest obecnie wyłączony? Co to w ogóle znaczy? Jak może być czat wyłączony w tej grze? Porypane ustawienia mam chyba, nie wiem, bo słuchać. Co znaczy, że jest czat był? Co ty robisz? Już zaraz grę tu skończysz, brudzie. Ale z tym chyba. W jakim razie. 24 minuta, chłopy biorą i chyba. Nie wiem, czemu na PBE ludzie puszują. Ja bym chciał tu jak najdłuższą grę, chłopy napieprzają, jakby Grankeda grali. No ale szkoda. Chyba długa gra nie będzie. No, ten build mógłby być fajny. Ale chyba nie będzie mi dane go przetestować. O, chłopy puszują jak szaleni. Trzech typów u nich nie żyje, Jezus Maria. No, wolałbym słabszego AD carry mieć niż Dravena, co się nachapał. 118 armora, bo ja mam ninja tabi, no tak. Niezłe obrażenia robi tym.
tym kół, bo to jest procentówka. No, te dwa autoataki takie szybkie są, fajnie to wygląda. Ale czemu wy puszujecie, panowie, no? Make this game fucking longer, please. Co ty robisz? Dobrze! Cieszy mi się, że ma ich zabijają. Jestem porypany, no ale co zrobisz? Cofają, cofają, niech cofają. Stop! Don't! No i co mu zrobię? Co mu zrobię, jak w dupę Franca? O, mam cię! Tak? Nie. Poszedł co po prostu? Aluj. Pluję ci na starego. Dawaj Jasuo, jeden na jeden, proszę. Jeden na jeden, chodź. Gdzie jesteś? Masz, masz szybkie autoataki ten champion. 1.18 atak speed, on robi takie bombki non stop. I tak nie wezmę tego raczej. Raczej nie wezmę tego. Wezmę to, ale nikt tu nie przyjdzie raczej, o. Wstaną, pójdą barona i skończą grę. No ja pierdzielę w dupę. Proszę cię! Ja! Walgo! Umrę. Umarłem. Jestem martwy. To było piękne. To było w dupę piękne. I Conqueror ładnie leczy. Conqueror jest porypany obecnie, naprawdę. Aha, oni idą to skończyć. No nie, no panowie. Bez przesady. Stop, stop. Don't. W dupę, jak włączyć czat? O co tu w dupę chodzi? Dobra, stara taktyka, pingujesz barona. Chłopy myślą, o baron. Nice idea. I biegną tam, a ja tam nie idę. Niech se sami go robią. Najlepiej, żeby go nam ukradli. Wtedy niby mamy szansę przegrać, ale chociaż no, gra potrwa z 10 minut dłużej. To byłoby fajne. Czemu reklamy mam? Skip. Pu! Poszli tego bara? O kurde, poszli. I mają szansę przeciwnicy nam go ukraść. To jest, to mi się o kurde, podoba mi się to. A nie, czekaj, mój team chyba cały ich wybił. Wezmą barona! Ich teamek, dobrze. Znaczy, no czuję się naprawdę jak kiedyś, jak się cieszyłem, że ich teamek tak ogarnia. Pamiętam te czasy, nie wiem czy wy też pamiętacie, zależy ile to oglądacie ten kanał. Ale były takie czasy kiedyś, jak się non stop cieszyłem, że nam kradną tego, że nam kradną barona czy coś, bo giereczka potrwa dłużej. Siema głównie. Szmulu, nie padła! A ona tarczkę dostała? Po RC ona tarczkę dostaje czy jak? Czemu dostała? Dziwna sprawa. Myślałem, że padnie, naprawdę. Myślałem, że padnie, typiara. Była na bombę w sumie. Dobra, sprzedam tego do rana. Kupię se to. Dobrze, dobrze jest. Dobra, to to najpierw, potem Frozen Maleta najwyżej. Chociaż Frozen Malet byłby tu dobry, bo wtedy furia się powiększa. Bo furia to jest 50% twojego HP, widzisz zresztą. Tak, 50% to było? Czy ile? Gdzie to jest? Kurde, no przestań! 50% max HP. 1548 teraz. Ty no barona, a nie, nikt nie weźmie. Niby nie jest źle. 11,6, no z drugiej strony z mojej... Jakoś ta gra nie jest aż tak potężna, ale luj z tym. Przyjemnie się nawet gra tym czempionem. Przecież ping tu jest też niemiłosierny. Dusza by się przydała. Może bym tutaj jakieś bombeczki pozasadzał wtedy. Fajniejsze. Dobra, pinguję im barona, żeby poszli. Klasyka. Siema.
Kurde, nice, mojego zabili. Co? Mojego zabili, nice. Jestem głąbem. O! No nie mów. Że szmula se przeżyła, tamta. O! Co? Widziałeś to? Ja pierdzielę! O kurde! Nie no, to było tak pieprzone, Klaus. Jeszcze, że tamta mi przeżyła. Nie wierzę, że dwóch typów przeżyło mi na 1 HP. 11-7, jaki w dupę cheater. Feeder. Nie no, nie jest zła ta gra, szczerze. Nie wiem. Gówniane sytuacje mi wychodzą bardzo. Naprawdę gówniane. Ty, dobrze, ty. Solidnie przedłużyłem tą grę, że nas wtedy mój team zabili na baronie. Nie wiem, czego nie przegram. Raczej nie, bo nie, w sumie olewam swój team. Raz pójdziemy i zabijemy ich wszystkich pewnie. Nie, 46-40 jest. Ty, dobra. To się trzeba zebrać w sobie. Daj mi ich tu. Ty, bo ja zacząłem naprawdę pieprzyć. Ja miałem nawet dobre staty na początku. Z 8-2 czy 7-2, nie wiem. I co, zabiłem 4 typa od wtedy i 4 razy padłem, tak? Czy 3, czy tam 5, lui, nie wiem ile. Daj mi lepiej tego. Ty, dobra, Frozen Maleta jednak pójdę wcześniej. Będzie slowek, bo mi ciągle uciekają. Będzie HP sporo, bo 700. Wszystko się polepszy. Liczę na to. Nie bierz tego mi, dobra? Lujku ty. Lojaszko ty, lojaszko. Hej. Śmieciu, co tam? Haha, niezły Jasuo, ty! Niezły Jasuko. O kurde, ty. Dwóch nam zabili. A my im też dwóch, dobra, to jest git. To jest git. Ała, moje oko. No niby tam, aha, dobra, to już trzech u nich nie żyje, to raczej będzie tyle. No, czarmik. No niezły, w dupę, nie mam asysty nawet. Dobra, uspokój się. Dobra! Dupę kaszanie, uspokój się. Ja nie robię tego barona, pieprzę go. Rób go, rób. Zrobimy barona, koniec gry. Pieprzę ci tego barona na luja. Może się denerwują trochę chłopy, bo nie mogę na czacie napisać, że chcę longer gamer, ale... Luj tam. Dobra, daj to. Ten champion ogólnie bazuje mocno na CDR-ach. Bardzo. Więc warto by szybko 40% według mnie robić na tym championie. W sumie 45% ten champion też mógłby być ciekawy. Ereczka ogólnie niezła może być w teamfightach, ale trzeba ją dobrze zagrać, ale... No... Kuj W... Zwłaszcza W, które ma duży cooldown, a jest bardzo mocny. Zwłaszcza Wirli, boże, to jest tak porypanie, że silny skill. Teraz zadaje ile? 45% mojej tej furii. Czyli w dupę to zadaje o co obecnie? 800 obrażeń? True? Dużo. Jak ja mam 326 AD, no to bardzo nawet dużo. A ty, ja miałem Frozen Maleta lecieć. Dobra, Louis, to już lecę do tego. Nie no, to niemożliwe było, żeby to prawdziwa. Uuu, i kto tam wygrał teamfight? Moi. Koniec gry. No koniec gry, no nic nie zrobisz dłużej tutaj. Chociaż... Tak próbuję to przedłużyć, że ja pieprzę. No nic. Masz tutaj na wachlarza. Please don't. No, koniec. Koniec fest. Ja pierdzielę. Dobra. Proszę nie. Teraz to już na... Patrz! Drej oszukani! Widzisz? Warto. I teraz lecimy barona. I teraz w go pójdę, bo już mi nie zaufają więcej. Już zaufanie i tak jest nadszarpnięte mocno po chyba trzech oszukanych kolach na barona, aleluj. Chyba nie warto tego E używać tak o. Tak 360 true uderzyłem.
No jakby tak to trzymać. Strasznie szybko Furia spada ogólnie na tym czempionie, ale szczerze, jakby wolno Furia spadała i byś sobie mógł przytrzymać 1600 tego gówna i potem 52%. Jezus Maria, tym po 1000 bił. Wyobrażasz to sobie? Stoisz w krzaku, to ma taki zasięg. Idzie typek, walisz go tym na szmatę za 1000. Przecież jakby to jest jak AD carry, no to już 3/4 HP zniknęło. No fajne by to było, ale... Dlatego byłoby to zbyt OP, dlatego pewnie tak zrobili, że tak szybko to spada i że tylko jak w teamfightie się na tobie sfokusują, to ma prawo działać. Dobra, tupa finishera ci zrobię, chodź no. Patrz to. Finisher. O nie, 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 o nie. Puh! O! Elo, idę. Ej. Ej, boś! Miniony mnie zablokowały, kurwa, tak lebra! Patrz to, patrz to. BUM! W dupę EZ! I se cofam. Sięgnięty szejką na główkę. Ej, ładnie, dobra, giereczka przedłużona przeze mnie, jedną osobę, ładnie. A wy się dziwicie, jak ja gram z widzami, łatwo przedłużyć gierkę na jakichś randomów. My to często utrudniać gry musimy, bo ludzie chcą surę dawać w przeciwnym teamie. Zobacz, 4 itemy. A, bo Baron jeszcze jest, ale dobra, 426 AD. 4 itemy. 3300 HP. No, 4 koła będzie. 4 kafle będą z tym, nie? 4 kafle HP będą. Będzie kozacko. Niezły się wydaje ten build. Chociaż wiadomo, jakby poszło się samo Trinity. Nawet nie wiem, czy szczerze, czy Trinity. Ale tytaniczna Sterrak i Resisty full Deadman Plate, powiedzmy. Jakieś tam, nie wiem, Magic Resist jakiś i tak dalej. Wiesz, o co chodzi. To mogło być bardzo mocne, zwłaszcza, że mam 18% więcej z tych, z Mountainów. No ja bym tego jeszcze nie kończył, szczerze. Przyjemnie mi się nawet biega tutaj i bije ludzi na główkę. Pum, pum. Tereczka jest, wydaje mi się, mocno sytuacyjna. Ale jak dobrą sytuację wypatrzysz, naprawdę złapiesz typa, ogólnie duże 700 obrażeń, ale plus 60% dodatkowego zdrowia chwyconego wroga. I to są obrażenia wtedy AOE. No to jest bardzo dużo. Ty Diana już wszystkich tam ma. Na hit, na solo robi. Ciekawy jestem tej Diany, też muszę nim zagrać. Daj mi tutaj ktoś choć jeden na jeden, bo ja bym chciał się jeszcze ponapieprzyć na koniec. No kurde, moje łap. No gównem jestem ogólnie, tak powiem. Grzecznie. Dawaj, dawaj, chodź. Chodź, chodź, chodź. Dawaj, dawaj. Chodź. Chodź na tu. Chodź na tu. Puh! Poczekajcie, poczekajcie. Chodź ich tutaj, złapiemy jakoś. U! 800 trutako! No nie, no czy ja tym kiedyś złapię, Weź mi tutaj, daj to gówno. Dawaj mi to. Wychodzisz stąd, bo już mnie irytuje. O, zabiłem ją jeszcze! Fajny champion. Fajny champion pod ten build. No. Fajnie nawet zadziałał w sumie. Mimo, że trollowałem gierkę, bo chciałem ją na maksa przedłużyć. No to fajnie wyszło. To fajnie wyszło. Czekajcie, zmienię scenę. Pyk. Tyleo nie dam serce, bo mi chłop oddał. Przejdź. A już mi się już dzisiaj nagrywa. Chłop mi oddał topa. Obrażeń? Tyle, jak na to, że... Miałem 3300 HP. Znaczy ja miałem 400 D, więc to było dziwne. No. Ty, co to leci? Uspokój się!
80 AD to daje. No to nie, no w sumie te itemy dają dużo AD, tak patrząc. To daje przecież 50% podstawowych obrażeń dodatkowo od AD, do AD. Czyli to 60 to dawało, to 80. No niezłe. Ale i tak, czemu aż tyle tego AD? Nie wiem. Z dupy. Ale i tak, kozacki champion. Także tyle. Dziękuję, że oglądaliście. Nagrywałem na offstreamie ja, więc się z wami pożegnam chyba pierwszy raz na tym kanale. I dziękuję, że oglądaliście. Zostawcie ocenę i suba. Mam nadzieję, że. Znaczy, nie wiem, czy następne rzeczy już będą ze streamów. Mam nadzieję, że tak, ale jak nie, to może coś też dogram na offstreamie. Elo! Słyszę strzech. Słyszę strzech z rzeki, słyszę strzech. Słyszę strzechy z rzeki, słyszę strzech. Słyszę strzechy z rzeki, słyszę strzech. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę